Dobry wieczór Państwu. Piątek, godzina 17. Witamy w ramach Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku. Dzisiaj nasze spotkanie zamykające sezon 2020. Zawsze mniej więcej w tym, o tej porze roku spotykamy się przy Świętej Jadwigi 12 z naszymi słuchaczkami, słuchaczami i no, nadajemy temu spotkaniu taki szczególny rys. Jest to spotkanie świąteczne. Przed przerwą, widzimy się później dopiero w styczniu, dlatego zwykle przygotowujemy dla Państwa jakieś upominki. Dziś niestety ze smutkiem musimy zrezygnować z tej formuły, bo jak Państwo wiecie, od pewnego czasu funkcjonujemy w formule zdalnej, ale mamy nadzieję, że jak przyjdą lepsze czasy, przyjdzie odwilż, to wszystkie te spotkania, które udało nam się zarejestrować przez ostatnich kilka miesięcy, będziemy wspólnie oglądać, odsłuchiwać w ramach takich dodatkowych spotkań, także zwracam się do tych z Państwa, którzy zwykle jesteście z nami wiernie w tej formule stacjonarnej, że z całą pewnością, jeśli nawet nie udaje Wam się być w trakcie naszych spotkań zdalnych, to nic Was nie ominie i już my wszyscy czekamy na to, abyśmy mogli wspólnie się spotkać i to odsłuchać, obejrzeć wykłady, które już za nami. Tymczasem, proszę Państwa, dziś, zgodnie z naszą tradycją, sezon roczny, kalendarzowy zamyka gość, którego no, pozwolę sobie określić jako gwiazdę socjometryczną naszej Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku. Państwo, którzy jesteście z nami regularnie na spotkaniach stacjonarnych, dobrze wiecie, o czym mowa. Zwykle te spotkania mają największą frekwencję i no, to jakby pozostawiam Państwu do interpretacji. Dzisiaj pan profesor Wojciech Szczerba z wykładem Schleiermacher, religia to piękne uczucie. Oddajemy głos. Drogi Wojtku, przed nami godzina wykładu i na pewno po wykładzie interesująca dyskusja wokół tematu, który nam dzisiaj zaproponowałeś. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Cieszę się, że możemy być razem choćby w tej formie. Nie będę ukrywał, że no, ja tęsknię za naszymi spotkaniami i mam nadzieję fizycznymi spotkaniami. Mam nadzieję, że wrócimy do tej formuły niedługo, bo ileż można prowadzić spotkania przez internet. Ja nie będę ukrywał, ja czekam na tą projekcję. Wyobrażam sobie, że możemy, właściwie nagraliśmy tyle wykładów do tej pory, że możemy zrobić maraton filmowy i to byłoby coś fascynującego. Cieszę się bardzo, że dzisiaj będę mógł powiedzieć kilka słów na temat fascynującej postaci, mianowicie na temat Friedricha Schleiermachera. To człowiek urodzony we Wrocławiu, w Breslau, ponad 200 lat temu, dokładnie w 1768 roku. W Berlinie przeżył czas burzy i naporu podobny do naszego. To stary, zastany świat Prus chwieje się w posadach. Wojny napoleońskie, niemiecki romantyzm. Schleiermacher w tym świecie osiąga szczyty, jeśli chodzi o karierę i miejsce w państwie pruskim. Jego tłumaczenie dzieł Platona zachwyca do dziś. Uważany jest za ojca hermeneutyki, za ojca teologii liberalnej. W znaczny sposób przyczynił się do rozwoju współczesnej pedagogiki. Doprowadził też do unii między kościołem kalwińskim i kościołem luterańskim w 300-lecie reformacji. Jego pogrzeb w 1834 w ogóle był wydarzeniem ogólnonarodowym. Żegnały go tysiące Berlińczyków w wielogodzinnej procesji. No bez wątpienia Schleiermacherowi warto poświęcić chwilę, szczególnie kiedy myślimy o jego rozumieniu problemu religii. Ale zanim dojdziemy do Schleiermachera, pozwolę sobie na krótką dygresję na temat religijności w ogóle i mam nadzieję, że ta dygresja doprowadzi nas do niemieckiego teologa. No. Musi nas doprowadzić do niemieckiego teologa, bo co? W ogóle nie spotkałbym się z tematem dzisiejszego spotkania. Okej, otóż tak, szanowni Państwo, to przedziwna sprawa, ale świat XXI wieku jest bardzo religijny, wbrew wszelkim teoriom o sekularyzacji, czy to starym teoriom Feuerbacha, Marksa, Nietzschego, czy bardziej współczesnym Webera, Durkheima czy Labrasa.
ta religijność XXI wieku jest po prostu wszechogarniająca. No można powiedzieć wprost, że olbrzymia większość ludzkości wyznaje jakiś rodzaj religii. Kurczowo trzyma się jakiegoś rodzaju wyznania, jakiegoś rodzaju, nie wiem, wiary w sakrum, w religię, w Boga, jakkolwiek to nazwiemy. Religia, czy raczej wyobrażona religijna rzeczywistość, pozwala miliardom ludzi na świecie budować swoją tożsamość przede wszystkim, oswajać rzeczywistość, która no, nie zawsze jest łatwa, chwytać nadzieję na przyszłość, albo tą przyszłość doczesną, albo eschatologiczną po tym życiu. No i daje też bezpieczeństwo w obliczu zagrożeń, w obliczu śmierci. Oczywiście tych zagrożeń i wyzwań we współczesnym świecie nie brakuje. Zatrzymajmy się na chwilę tutaj i pozwolę sobie na kilka statystyk. Otóż tak, będę się posługiwał przede wszystkim tutaj badaniami z Pew Research Center, Eurobarometrem i badaniami Gallupa. Otóż tak, jeśli chodzi o rozwój ludzkości, to no, właściwie wszystkie te instytucje zgadzają się, że ludzkość rośnie w tempie 1,21% na rok. No, w 2020 roku szacuje się, że na świecie żyje 7,8 miliarda ludzi. W 2050 roku będzie to prawie 10 miliardów ludzi. No cóż, religijność rośnie szybciej niż sama demografia, niż sama ludzkość, bowiem rośnie z prędkością 1,33% na rok. Czyli powiedzmy, uważa się, że spośród 7,8 miliarda ludzi, którzy żyją dzisiaj na świecie, 6,94% to są ludzie religijni, przynajmniej tacy się deklarują, a więc 89%. I teraz, jeżeli ta religijność będzie rozwijała się w takim stopniu jak w ostatnich latach, to możemy założyć, że w 2050 roku będzie prawie 92% religijnych ludzi na świecie. Podobnie dzisiaj szacuje się, że agnostyków i ateistów jest mniej więcej 11% na świecie. Natomiast jeżeli rozwój ludzkości, rozwój religijności będzie utrzymywał się w tym tempie co do tej pory, to możemy założyć, że w 2050 roku będzie niewiele ponad 8%, a więc zdecydowanie spadnie liczba agnostyków i ateistów. Ta religijność rośnie, jak powiedziałem, w tempie 1,33% rocznie. Mniej więcej tak rozwija się też chrześcijaństwo, 1,3% rocznie. Czyli powiedzmy, dzisiaj uznaje się, że mamy 2,5 miliarda chrześcijan na świecie, natomiast w 2050 roku powinno być mniej więcej 3,5 miliarda na świecie. Ale islam na przykład rośnie szybciej, w tempie 1,9% rocznie. Czyli mamy mniej więcej 1,8 miliarda muzułmanów na świecie dzisiaj, ale w 2050 roku będzie prawie 3 miliardy. Zresztą rośnie nie tylko liczba ludzi wierzących w jakiegoś rodzaju religię, ale również liczba samych religii czy samych wyznań rośnie. A więc jeżeli weźmiemy pod uwagę chrześcijańskie denominacje we współczesnym świecie, to szacuje się, że właśnie dzisiaj, w 2020 roku, mamy ich mniej więcej 47 tysięcy. Szanowni Państwo, wyobraźcie to sobie, na świecie mamy 47 tysięcy wyznań denominacji chrześcijańskich. Ale to nic, ponieważ w 2050 roku szacuje się, że powinno być ich 70 tysięcy do wyboru. No to będzie niełatwa sprawa, tak mi się wydaje. No i to, co jest też fascynujące, to może to, że to centrum chrześcijaństwa przesuwa się we współczesnym świecie na południe i na wschód. A więc 100 lat temu, jeśli byśmy rozmawiali o tych rzeczach, tego typu kwestiach, to powiedzielibyśmy, że 80% chrześcijan żyje w Ameryce Północnej i w Europie, ale dzisiaj tylko 40%, 25% żyje w Afryce, a do 2030 roku ponad 40% będzie żyło w Afryce. I wydaje się, że rzeczywiście Afryka, Ameryka Południowa i Azja to są centra współczesnego chrześcijaństwa, czy w ogóle współczesnej religijności. Okej, natomiast kiedy myślimy o Europie, czy w ogóle o świecie zachodniego kręgu kulturowego, to tutaj od kilku dekad obserwujemy proces laicyzacji, ześwięcenia, sekularyzacji. I ostatnie lata też pokazują, że w Polsce właściwie odnotowujemy ten sam trend. I to jest bardzo ciekawa
rzecz dość paradoksalna, jeśli chodzi o zestawienie religijności, bezreligijności we współczesnym świecie. A więc zgodnie z Eurobarometrem z 2019 roku średnio 10% obywateli Unii Europejskiej identyfikuje się jako ateiści. Oczywiście różnie to wygląda w niektórych krajach, a więc na przykład w Czechach 22%, we Francji 21%. W Szwecji 16% uważa się za ateistów, a w Estonii 15%. Do tego dochodzą jeszcze niewierzący albo agnostycy, o może tak, agnostycy. I tutaj średnia Unii Europejskiej to jest mniej więcej 17%, ale znowuż to różnie wygląda w różnych państwach. A więc na przykład w Holandii to 41% agnostyków, w Czechach 34% agnostyków, w Szwecji podobnie 34%. Teraz jeśli weźmiemy razem te liczby, no to zauważymy, że w takich Czechach, jeśli dodamy ateistów i agnostyków, wychodzi nam prawie 60%. W Holandii mniej więcej 55%. Jeśli weźmiemy pod uwagę młode pokolenia, więc osoby poniżej 30 roku życia, to ta sytuacja wygląda jeszcze inaczej i ta granica przesuwa się znacznie wyżej. A więc zgodnie z badaniami Pew Research Center z 2018 i 2019 roku, w takich Czechach czy identyfikuje się jako osoby niewierzące, ateiści i agnostycy, mniej więcej 78% młodych Czechów, czyli poniżej 30 roku życia. W Holandii mniej więcej 68%, natomiast w Estonii 60%. Jest to zdumiewająca sprawa, no i powstaje pytanie, czy jest to, na ile jest to rosnący trend, na ile jest to, no, nie wiem, sytuacja, którą możemy przewidywać na przyszłość. No i cóż, z jednej strony można powiedzieć, że szczególnie biorąc pod uwagę młodsze pokolenia, że wydaje się, że tak, mamy do czynienia z pewnym stałym trendem w Europie i w ogóle w zachodnim, w świecie zachodniego kręgu kulturowego, używając takiego stereotypu. No cóż, wydaje się, że kościoły historyczne, w szczególności protestantyzm historyczny, no w naturalny sposób prowadzi do laickości, co widzimy w krajach historycznie protestanckich. Do tego no, różnego rodzaju problemy i skandale związane z kościołami, no nie będę ukrywał tutaj w szczególności z kościołem rzymskokatolickim, a więc problemy związane z seksualnością w kościoła, a więc różnego rodzaju afery pedofilskie, o których słyszymy coraz częściej, no sprawiają, że duża część ludzi odchodzi z kościoła katolickiego. Problemy w sferze finansów, czy w przeszłości problemy dotyczące kolaboracji, na przykład ze służbami specjalnymi. Tutaj też no, należy wskazać fakt, że kościoły no, w dużej mierze postrzegane są jako no, dość hierarchiczne, mówiąc nieładnie, feudalne instytucje władzy. A więc możemy mówić o pewnej anachronicznej strukturze władzy, o anachronizmie doktryn, które są coraz mniej zrozumiałe we współczesnym świecie, o anachronizmie języka różnych kościołów, co sprawia no, w naturalny sposób, że ta liczba osób deklarujących się jako wierzące albo jako przynależący do określonych denominacji no, maleje. Z drugiej strony mamy takie trendy jak migracje. Na przykład z Bliskiego Wschodu, z Afryki, z Azji. No i w naturalny sposób te migracje przynoszą ze sobą zwiększoną liczbę religii, powiedzmy. Ale z trzeciej strony mamy do czynienia no, z dość szybkim trendem laicyzacji migrantów, a więc co przyniesie przyszłość, zobaczymy. Dość ciekawa sytuacja jest, kiedy pomyślimy o Polsce w tym kontekście. No bo tutaj właściwie badania z 2018 i 2019 roku, myślę głównie o Pew Research Center, pokazują, że jakkolwiek Polska jest bardzo religijnym krajem, fenomenalnie religijnym krajem, monolitycznym krajem, 95% społeczeństwa, jeśli chodzi o Polaków powyżej 40 roku życia, uważa się za katolików. Poniżej 40 roku życia troszeczkę mniej, ale spośród tych 95%, powiedzmy codzienną modlitwę, szczególnie jeśli weźmiemy młodsze pokolenia, do codziennej modlitwy przyznaje się tylko 14%. Do regularnego udziału we mszy 26% młodych Polaków, natomiast kiedy weźmiemy pod uwagę duże miasta, no to tutaj liczba spada do mniej więcej między 15 a 19%. I teraz jeśli spytamy się, dla ilu spośród w szczególności młodych Polaków religia jest ważna w życiu, to tylko 16% powie, że jest ważna albo bardzo ważna.
Podobne badania w 2018 roku zrobił arcybiskup Ryś w Łodzi, przebadał maturzystów, kilka tysięcy ludzi. No i z tych badań wyszło mu między innymi, że tylko 10% to są głęboko wierzące osoby, 11% to są niewierzący, tacy, którzy deklarują się jako niewierzący, 38% to są wierzący na swój sposób, cokolwiek to znaczy. No i z tej całej liczby 41% to są osoby wierzące, ale niezaangażowane, a w ogóle prawie 80% nie szuka żadnych wartości duchowych w instytucjonalnej religii. Podobne wyniki dały badania w ramach takiego cyklicznego projektu Młodzież przeprowadzanego przez CEBOS. Również tutaj odwołuję się do wyników z 2018 i 2019 roku. A w tym roku, w 2020, no właściwie już teraz obserwujemy gwałtowny wzrost apostazji, odwrót młodych ludzi z instytucjonalizowanego kościoła, odwrót z religii. No i czekamy teraz na twarde dane, między innymi Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Ksiądz Tomasz Halik z Pragi, podsumowując tą sytuację, mówi, że Polska przechodzi właśnie ekspresowy kurs laicyzacji i myślę, że coś w tym jest. Tak czy inaczej, myśląc, podsumowując w jakiś sposób to, co do tej pory powiedziałem, to mamy do czynienia ze swego rodzaju paradoksem współczesnego świata. Być może jest to jeden z wielu paradoksów, który dotyka świat, z którym mamy i który obserwujemy dookoła nas. Z jednej strony obserwujemy wzrastającą religijność na świecie w jego makroskali, ale z drugiej strony widzimy wzrastającą, i to szybko wzrastającą, świeckość Europy czy zachodniego świata, w szczególności jeśli chodzi o młode pokolenia. W związku z tym trudno nie zadać pytania, o miejsce i rolę religii. Czym zatem jest religia? O co chodzi z tą religią? I oczywiście religia jako fenomen jest dość skomplikowanym problemem, który może być rozpatrywany z wielu perspektyw. Mamy wiele definicji religii. Z perspektyw teologicznych, psychologicznych, antropologicznych, fenomenologicznych, filozoficznych, prawnych itd. Ja pozwolę sobie na bardzo proste ujęcie religii. Zakładam, że kiedy mówimy o religii, kiedy myślimy o religii, zazwyczaj myślimy o pewnym systemie wierzeń i pewnym systemie praktyk, które określa relacje między różnie pojmowaną sferą sakrum, a więc sferą świętą, z którą najczęściej wiążemy Boga, ale niekoniecznie, a społeczeństwem, grupą lub jednostką. I ta religia manifestuje się oczywiście w różnych wymiarach, a więc manifestuje się w wymiarze doktrynalnym, to nasze wierzenia, doktryny, dogmaty, w czynnościach religijnych, a więc kult, rytuały kościelne, w sferze społeczno-organizacyjnej, a więc wspólnota religijna, kościół, związek wyznaniowy, czy w sferze duchowości, czy indywidualnej, czy wspólnotowej, tutaj z różnego rodzaju mistyką mamy do czynienia. W moim ujęciu religii chciałbym odnieść się teraz do koncepcji Friedricha Schleiermachera, który uznawany jest za ojca filozofii religii i w którego myśli znajdujemy właściwie początek namysłu nad fenomenem religii z perspektywy nauk humanistycznych, a w szczególności z perspektywy filozofii. I chciałbym zastanowić się, w jaki sposób jego koncepcje leżą u podstaw naszego czy współczesnego nam rozumienia religii i na ile, powiedzmy, jego koncepcje możemy przyporządkować czy wpisać w ten fenomen, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, w te trendy, o których przed chwilą rozmawialiśmy. A więc Friedrich Schleiermacher. Pozwolę sobie przede wszystkim najpierw o notę biograficzną. Otóż Friedrich Schleiermacher urodził się we Wrocławiu, w Breslau w 1768 roku. Pochodził ze starej, reformowanej, kalwińskiej rodziny o korzeniach pietystycznych i bardzo zaangażowanej kościelnie. No cóż, kiedy mówimy o reformowanych i kalwińskich korzeniach, no to przede wszystkim odnosimy się do reformacji szwajcarskiej, prawda, która była troszeczkę późniejsza niż reformacja luterska, no i która no przede wszystkim wiąże nam się ze szczególnym naciskiem na
działanie, czy na, tak, na działanie Boga. I na koncepcję predestynacji. No może w takim klasycznym i ostrym wydaniu mówimy o predestynacji podwójnej, o predestynacji do o Bogu, który wybiera ludzi do zbawienia, predestynuje do zbawienia, i o predestynacji negatywnej, a więc o Bogu, który wybiera ludzi do potępienia. Jeśli chodzi o nurt pietystyczny z kolei, jest to nurt pobożnościowy, który rozwija się w XVII i XVIII następnych wiekach, przede wszystkim w ramach luteranizmu, ale również w ramach Kościoła reformowanego. Jest to nurt, który w jakiś sposób reaguje przeciwko tym kościołom, historycznym kościołom protestanckim, które z czasem kostnieją. Prawdę powiedziawszy, tak jak wszystkie albo prawie wszystkie kościoły. Jest to nurt, który dąży do odtworzenia tej pierwotnej wiary, do powrotu do korzeni reformacji, a w szczególności do odtworzenia pierwotnej wiary chrześcijan. Stanowią swego rodzaju reakcję na ten instytucjonalizm, oschły instytucjonalizm kościołów luterańskich i reformowanych. I z takiej właśnie rodziny pochodzi Friedrich Schleiermacher. Jego dziadek Daniel był pastorem Kościoła reformowanego, był założycielem właśnie takiej pietystycznej sekty syjonitów. Jego ojciec Gottlieb był kapelanem w pruskiej armii, był pastorem Kościoła zamkowego w Breslau. Znajduje się on dzisiaj na ulicy Kazimierza Wielkiego i dziś jest to kościół luterański. No i sam Friedrich również jest wychowany w duchu pietyzmu. Po ukończeniu gimnazjum we Wrocławiu zostaje wysłany do szkoły pedagogicznej przy zborze braci morawskich niedaleko Gerlitz. Najpierw w Niski, potem w Barby, a potem kontynuuje swoją naukę na Uniwersytecie w Halle. To trochę bardziej liberalny uniwersytet. Ale wszystko są to instytucje pietystyczne. No problem polega na tym, że ta pietystyczna teologia, no zamiast wzmocnić wiarę młodego Friedricha, no budzi w nim sceptycyzm i cały szereg wątpliwości. No pobożność Morawian na pewno jest piękna, ale rozwija się kosztem racjonalnego i krytycznego myślenia. Właściwie w ramach pietyzmu, tego przynajmniej, którego doświadcza Schleiermacher, poza dogmat za bardzo człowiekowi nie wolno wychodzić. Ale coś takiego jest nie do przyjęcia dla Friedricha, który okazuje się całkiem niezależny w swoim myśleniu i nie boi się pytań, nawet jeśli one ocierają się gdzieś o herezję. No mniej więcej z tego okresu, właśnie z tych szkół pietystycznych, zachowała się korespondencja między Friedrichem Schleiermacherem i jego ojcem. I kiedy czytamy te listy, to zauważamy cały szereg listów, w których Schleiermacher zarzuca nauczycielom przede wszystkim to, że nie starają się zrozumieć ucznia, tylko dość szablonowo odpowiadają na jego pytania, no i ignorują te głębokie pytania egzystencjalne uczniów. Można by powiedzieć, że współcześnie też mamy do czynienia niejednokrotnie z tym problemem. Natomiast drugi problem też jest taki, że Friedrich Schleiermacher zaczyna badać doktryny chrześcijańskie i właściwie ma wobec nich duże pytania, w szczególności wobec chrystologii. Prawda? Zadaje pytanie, na ile rzeczywiście możemy przyjąć fakt, że Chrystus był równocześnie Bogiem i człowiekiem. A więc na ile możemy przyjąć w języku teologicznym unię hipostatyczną. W jednym z listów mówi tak, nie mogę uwierzyć, że ten, który nazywa siebie Synem Człowieczym, był prawdziwym, wiecznym Bogiem. Nie mogę przyjąć, że jego śmierć była zwycięskim odkupieniem. Z tego typu zmaganiami Friedrich Schleiermacher ma do czynienia, zadaje te pytania i prawdę powiedziawszy nie porzuca ich. Na szczęście Uniwersytet w Halle jest bardziej liberalnym uniwersytetem. No i tutaj Schleiermacher może oddać się bardziej studiom filologicznym, jeśli chodzi o filologię klasyczną, filozoficznym i teologicznym, ale bardziej w krytycznym ujęciu. No i tutaj przede wszystkim analizuje krytycznie Nowy Testament, zajmuje się Platonem, Arystotelesem, tu zaczynają się jego słynne tłumaczenia Platona, ale również analizuje właściwie ówczesne gwiazdy filozofii, a więc Spinozę, pisma Spinozy, Kanta czy Jakobiego. Po zakończeniu studiów Schleiermacher zajmuje się pracą pastoralną, i być może tak by skończył, gdyby nie w 1810 roku Wilhelm von Humboldt zwraca się do Friedricha Schleiermachera, żeby mu pomógł w ministerstwie szkolnictwa.
czy w Ministerstwie Kultury. I rzeczywiście Schleiermacher bierze udział w reformie szkolnictwa i razem z Wilhelmem zakłada Uniwersytet von Humboldtów, do dzisiaj znany w Berlinie, i na tym uniwersytecie pracuje. Najpierw jako profesor, potem jako dziekan, a na końcu jako rektor. Jest również członkiem Królewskiej Pruskiej Akademii Nauk, staje się z czasem dyplomatą, politykiem, mężem stanu, taki, który znacząco przyczynia się do zawiązania unii między Kościołem luterańskim i Kościołem reformowanym. To bardzo wielka rzecz. I wydaje się, że na myśl Schleiermachera wielki wpływ mają niemieccy romantycy. To jest ten okres, kiedy oświecenie odchodzi, staje się passé, natomiast na horyzoncie wzrasta, wschodzi gwiazda, słońce Goethego, Schlegela, Hardera. To jest ten wielki czas romantyków. I wydaje się, że to oni mają olbrzymi wpływ na rozwój Schleiermachera. To do ich krytyki Schleiermacher odnosi się w swojej pierwszej, no i powiedziałbym najsłynniejszej książce, w traktacie Mowy o religii do wykształconych spośród tych, którzy nią gardzą. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że na jednej z imprez, najprawdopodobniej tak właśnie było, romantycy myślą o, czy przyglądają się Schleiermacherowi, który jest bardzo inteligentny, ale wierzący. Oni mają dużo wątpliwości odnośnie do religii. No i zadają mu pytanie, co tak naprawdę on w tej religii widzi. Schleiermacher zastanawia się i jako efekt tych dyskusji pisze książkę, pisze swój traktat, no właściwie taki traktat apologetyczny dotyczący natury, funkcji, no i znaczenia religii. Wiele rzeczy będzie ewoluowało w jego myśleniu, natomiast nigdy tak naprawdę tez tego wielkiego traktatu, proszę bardzo, nigdy tez tego wielkiego traktatu nie odwoła. Nawet dzisiaj, kiedy czytamy tę książkę, robi wielkie wrażenie, przynajmniej na mnie wielkie wrażenie i na studentach zrobiła. Odwołuje się ona do religii, która no i pokazuje ją jako no, przede wszystkim w kategoriach uczucia, ale też ujmuje ją jako jedną z fundamentalnych tajemnic ludzkiej natury. Okej. Przyjrzyjmy się zatem rozumieniu religii w przekonaniu młodego Friedricha Schleiermachera. Przede wszystkim, czym religia nie jest w przekonaniu Schleiermachera? No cóż, Schleiermacher sprzeciwia się ujmowaniu religii w kategoriach doktryny i tradycji kościelnej. Uważa, że to jest po prostu deskrypcja. Tak ujęta religia, więc ujęta religia w doktrynę, no jest niczym innym jak no swego rodzaju takim produktem kalkulacji człowieka, pewnym spojrzeniem z zewnątrz. Jest sprowadzenie właściwie tych kwestii najważniejszych, transcendentnych, tajemniczych do języka i do wyobrażeń ludzi, które zawsze są niedoskonałe, ograniczone czasem i kulturą i konwencjonalne. No pomyślmy, no język jest jak najbardziej strukturą konwencjonalną i właściwie do rzeczywistości fizycznej ma się tak jak mapa do terenu. Ta mapa oczywiście pomaga nam przejść przez określony teren i dostać się z punktu A do punktu B, ale jednak mapa samym terenem nie jest. Cóż dopiero, kiedy mówimy o rzeczywistości transcendentnej, o rzeczywistości sakrum. No wtedy, kiedy tą rzeczywistość sakrum w jakiś sposób próbujemy ograniczyć do niedoskonałego języka ludzi, no w najlepszym wypadku możemy mówić o cieniu, który reprezentuje słońce. W rzeczywistości doktryny i systemy eklezjalne, mówi Schleiermacher, nie są religią samą w sobie, ale no właśnie co najwyżej niedoskonałym ujęciem religii. Tego typu systemy oparte są na martwej literze prawa i nie są w stanie w żaden sposób zawrzeć w sobie tego żywego doświadczenia religijnego. Nie docierają, jak mówi Schleiermacher, do pełnego zadziwienia oglądu nieskończoności i przez to stają się no, swego rodzaju mauzoleum, czy wręcz grobowcem religii. One zamykają w tych martwych formułach głębie doświadczenia i przeczucie, które każdy człowiek ma. Co najwyżej mogą być one świadectwem niegdyś istniejącego życia. No to tak jakbyśmy odwiedzali cmentarz i przyglądali się grobowcom. Żył czy żyła tyle lat, służył w takim, a nie innym miejscu, był tym, a nie tamtym i tak dalej. No na przykład, kiedy
myślimy o doktrynach, o doktrynie Trójcy, o doktrynie chrystologicznej czy o Eucharystii, to są wszystko piękne formuły, ale w jaki sposób oddają to, co jest w głębi serca człowieka? A więc religia nie jest doktryną, ani nie jest tradycją kościelną, mówi Schleiermacher. Ale po drugie, mówi też, religia nie jest moralnością. Nie wolno sprowadzać religii do moralności, ponieważ religijność nie jest warunkiem koniecznym, warunkiem sine qua non moralnego życia. No de facto można żyć w sposób moralny i nie wierzyć w Boga, tak jak kimś takim dla Schleiermachera był Spinoza. Czy Spinoza nie wierzył w Boga, to jest osobne pytanie. Natomiast w rzeczywistości, w rzeczy samej, trudno o bardziej moralnego człowieka niż Spinoza, który jednak odrzucał wiarę w tradycyjnego, osobowego Boga judaizmu, powiedzmy, no i zapłacił za to straszliwą cenę. Z drugiej strony można żyć w sposób absolutnie niemoralny, wierząc w Boga. I mamy, wielokrotnie mamy do czynienia właśnie z takimi postawami. No wystarczy spojrzeć na współczesne kościoły. Niejednokrotnie dostrzegamy właśnie postawy niemoralne osób, które głęboko wierzą w Boga. Co prawda, mówi Schleiermacher, religia próbuje opisać rzeczywistość oraz wskazuje, jak należy żyć, ale jednak nie wolno, nie można sprowadzać religii do prostego kodu etycznego, co wolno, a czego nie wolno. Religia nie jest moralnością. No i w końcu Schleiermacher mówi tak, religia nie jest doktryną, ani tradycją kościelną. Po drugie, religia nie jest moralnością. I po trzecie, mówi, religia nie jest metafizyką, a więc sferą pozabytową. Posługując się językiem Arystotelesa, kiedy mówimy o metafizyce, mówimy o pierwszych zasadach i przyczynach bytu, które determinują, czy może która pierwsza zasada bytu, która determinuje całokształt rzeczywistości, ale sama nie jest niczym zdeterminowana. A więc mówię o rzeczywistości, która jest poza, ponad bytem, metafizis, powiedzielibyśmy. No i ta właśnie tak pojęta metafizyka jako rzeczywistość pozabytowa jest zgodnie z epistemologią Kanta zamknięta dla człowieka. W żaden sposób człowiek nie ma do niej dostępu. No wyobraźmy sobie jaskinię Platona z siódmej księgi państwa i te osoby, które w cieniu jaskini siedzą i nigdy w życiu nie widziały niczego, co jest poza ich plecami, a nie mówiąc już o tym, co jest poza jaskinią. Albo wyobraźmy sobie bardziej współczesną sytuację, pokój bez okien, w którym ktoś miałby spędzić całe swoje życie. Skąd mógłby wiedzieć i jak mógłby opisać to, co jest poza tym pokojem, nawet jeśli miałby jakiegoś rodzaju przeświadczenie, intuicję, że coś tam mogłoby się znaleźć. Schleiermacher za Kantem mówi, jest to absolutnie niemożliwe. Więcej, wikłanie się w te metafizyczne próby opisu religii, opisywanie właśnie rzeczywistości pozabytowej, co najwyżej, w najlepszym wypadku, prowadzi do wykreowania nowej, no niestety prymitywnej mitologii i zniekształconego obrazu religii. Z tej perspektywy Schleiermacher między innymi bardzo sceptycznie nastawiony jest w mowach do wszelkich rozważań eschatologicznych, a więc rozważań o końcu czasów, ponieważ eschatologia rozumiana jest jako pozahistoryczne czasy ostateczne. Ale do pozahistorycznych czasów, zgodnie z epistemologią Kanta, nie mamy żadnego wglądu. Ta sfera należy do metafizyki i jest zamknięta przed tu i teraz człowieka, a więc nie mamy żadnych narzędzi, żeby ją opisać. Więc w najlepszym wypadku możemy mieć do czynienia z teologią apofatyczną, z teologią negatywną, która mówi o tym, czym dana rzeczywistość ostateczna, pozabytowa najprawdopodobniej nie jest, albo milczy na ten temat. Okej. Czyli tajemnice religii można zgłębiać, rzeczywistość tajemniczą można przeżywać, ale niekoniecznie wyjaśniać i sprowadzać do czynników pierwszych, jakkolwiek byśmy tego chcieli. Czym zatem jest religia według Schleiermachera? Otóż prawdziwa religia w przekonaniu Schleiermachera zasadza się na szczególnego rodzaju doświadczeniu i uczuciu albo intuicji.
Prawda? Teolog mówi tutaj o dojmującym, ale przelotnym momencie, kiedy człowiek doświadcza totalności świata, totalności uniwersum albo totalności absolutu, kiedy stapia się, kiedy staje się jednym z uniwersum. Jest to doświadczenie totalne, które poprzedza albo wykracza poza wszelką refleksję, wszelki namysł nad przeżywaną sytuacją, wszelki opis. To jest taki moment, kiedy to, co nieskończone, kiedy to, co nieograniczone, absolut, powiedzmy, bierze we władanie człowieka, który jest skończony i ograniczony. Albo może lepiej, kiedy człowiek w swojej skończoności i ograniczoności uświadamia sobie, że jest częścią nieskończoności, że jest częścią wszechcałości, absolutu uniwersum. Ta totalność człowieka opada na człowieka i go w jakiś sposób zniewala. Pomyślmy o takiej sytuacji, kiedy nie wiem, przeżywamy w sposób totalny piękno przyrody. Są takie momenty, kiedy nie wiem, wdrapujemy się na szczyt góry, niezwykle wysokiej góry i nagle widzimy wokół siebie ten pejzaż, który nas zniewala. Albo, jeśli nam było dane zobaczyć, widzimy zorzę polarną i nagle uświadamiamy sobie, że jesteśmy częścią tej rzeczywistości. Albo może kiedy nurkujemy w rafie kolorowej i widzimy piękno tego podmorskiego świata. Albo za Hemingwayem pomyślmy o uniesieniu miłosnym, prawda? Kiedy ziemia się porusza. Albo pomyślmy o takim momencie, kiedy po raz pierwszy bierzemy w swoje ręce niemowlę na ręce. To życie, które dopiero co powstało i ta sytuacja, to uczucie, które mamy, nas totalnie zniewala. Sprawia, że tracimy oddech, że nagle uświadamiamy sobie, że w swojej znikomości i skończoności jesteśmy częścią absolutu. Schleiermacher mówi tak. Ulotny jest on, ten moment, i przejrzysty, jak pierwsza woń, którą rosa owiewa budzące się kwiaty, wstydliwy i delikatny jak dziewicy pocałunek, święty i płodny niby uścisk kochanki. Jest tym właśnie nieopisywalnym, totalnym przeżyciem, uczuciem. Jest to również doświadczenie przelotne, mówi Schleiermacher. Znika tak szybko, jak człowiek tylko zdaje sobie sprawę z jego istnienia. W następnej chwili zmysły, człowiek i absolut, uniwersum rozchodzą się, ale pozostaje wspomnienie i pozostaje odczucie tej doświadczonej totalności, tej jedności z wszechświatem. Ono pozostaje w człowieku. I teraz to wspomnienie, to odczucie, ta świadomość jedności z absolutem, która była w sposób niewyrażalny, niewyobrażalny, doświadczona, staje się, czy jest, mówi Schleiermacher, istotą religii. Jest sednem pobożności, religijności człowieka. A więc można powiedzieć, że religia jest pierwotnym, nieopisywalnym doświadczeniem zjednoczenia z uniwersum i odczuciem, które to doświadczenie pozostawia. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że patrzymy w słońce, a potem patrzymy gdzie indziej, prawda? I teraz, kiedy patrzymy na inne przedmioty, zaraz po tym, kiedy spojrzeliśmy w słońce, to nic innego nie widzimy. Przynajmniej ja tak mam. Tylko widzę ten odblask słońca, który oślepia, który mnie oślepia i sprawia, że to jest jedyna rzecz, którą mogę widzieć. I tak właśnie Schleiermacher mówi o tym odczuciu, czy o tym doświadczeniu i odczuciu, które zostaje pozostawione. Mówi tak. Czyż nie jest cudem, że wieczny świat działa na organy naszego ducha tak jak słońce na nasze oko? Że oślepia nas tak, iż nie tylko w tej chwili znika wszystko inne, lecz także jeszcze długo potem wszystkie przedmioty, które widzimy, naznaczone są jego obrazem i zalane jego blaskiem. I dalej mówi, istotą religii nie jest ani myślenie, ani działanie, ale intuicja i uczucie. Chce religia oglądać absolut. Z tą dziecięcą biernością chce dać się pochwycić i wypełnić jego bezpośrednim wpływem. A więc religia to uczucie totalnego pochwycenia. To uczucie bycia częścią
nieskończoności, ujętą w skończoną formę. To świadomość totalnej zależności od absolutu uniwersum. Religia to uczucie totalne. Jakie jest miejsce chrześcijaństwa zatem przy tak ujętej religii w myśli Schleiermachera? No cóż, filozof nie może postawić znaku równości między chrześcijaństwem a religią. Może co najwyżej powiedzieć, że chrześcijaństwo jest jedną z form albo jedną z postaci religii, która może być opisywana przez różne tradycje, różne doktryny, różne praktyki. Czy jest najlepsza? Młody Schleiermacher będzie wątpił w to i będzie wskazywał, że no wszystkie religie przemijają. I będzie mówił, że chrześcijaństwo również przeminie, przynajmniej przeminie przy końcu czasów. Późniejszy Schleiermacher będzie jednak wskazywał, czy będzie dowartościowywał chrześcijaństwo i mówił, że jest to religia religii, która najczęściej ogląda absolut. Czy tak rzeczywiście jest? Zobaczymy. Friedrich Schleiermacher wierzy w każdym razie za Immanuelem Kantem, że człowiek jest zdeterminowany czasoprzestrzennie, prawda? A więc, że jest produktem określonej kultury i określonej historii. Oznacza to między innymi, że człowiek nigdy nie postrzega rzeczy samych w sobie, ale zawsze postrzega je przez określone okulary w swojej czasoprzestrzenności. A więc nie postrzegamy rzeczy w ich naturze, ale postrzegamy je ich fenomeny, a więc to, w jaki sposób nam się jawią. To oznacza, że to pierwotne doświadczenie religijne, które każdy człowiek przeżywa, które jest powszechne w taki czy inny sposób, jest interpretowane w różnych kulturach i w różnych kontekstach historycznych. Co więcej, jest różnie odczuwane, tak jak jesteśmy różnymi jednostkami. A więc efektem tych uwarunkowań są różne zewnętrzne formy religijne, które są zasadniczo, jak mówi Schleiermacher, tego samego rodzaju. Te różnice są widoczne tak zarówno w makroskali kultur, ale też w mikroskali społeczności, jak też w mikroskali jednostek. A więc można sobie wyobrazić, że to samo doświadczenie religijne, to samo przeżycie, to samo doświadczenie Boga zupełnie inaczej ujmowane jest w starożytnym Sumerze, inaczej w Egipcie, inaczej w Indiach, Grecji, w kontekście chrześcijańskim czy współcześnie. Co więcej, nawet w obrębie tych samych kultur inaczej będzie ujmowane w różnych klasach społecznych, inaczej w końcu będą je postrzegały jednostki. A więc inaczej będę postrzegał je ja, inaczej będziesz postrzegał je ty ze swoimi doświadczeniami, swoim charakterem, swoim temperamentem i tak dalej, i tak dalej. Więc podobieństwa opisu doświadczenia, które oczywiście w określonych kontekstach występują, one pozwalają zgrupować religie w określone zbiory, na przykład chrześcijaństwo czy islam. Ale tak czy inaczej, religia jako taka doświadczana jest indywidualnie. To ja przeżywam Boga. To ja przeżywam spotkanie z absolutem. To ja żyję we wspomnieniu, w doświadczeniu tego, z doświadczeniem tego przeżycia. Czyli chrześcijaństwo może być ujęte jako jako określona grupa pobożnościowo-religijna, która jednak jest bardzo zróżnicowana wewnętrznie, tak jak jesteśmy różnymi wspólnotami i jesteśmy różnymi jednostkami. Doświadczenie ma zawsze charakter indywidualny i niepowtarzalny. Teraz jedną z implikacji takiego ujęcia religii jest między innymi sceptycyzm Schleiermachera wobec doktryn religijnych. Nie znaczy to oczywiście, że on odrzuca doktryny jako takie, ale wskazuje, że bez wewnętrznego przeżycia, bez doświadczenia Boga, bez doświadczenia absolutu czy sakrum, bez odczucia religijnego, doktryna nie ma większego znaczenia. Jest jak echo bez źródła dźwięku, jak puste naczynie. Z drugiej strony, przy założeniu doświadczenia religijnego, no, doktryna w naturalny sposób próbuje opisać ten wewnętrzny stan człowieka. No, w jakiś sposób nasze doświadczenia próbujemy wyartykułować, jakkolwiek nie jest to doskonałe. O ile jednak religia może istnieć bez doktryny, mamy do czynienia z różnego rodzaju formami mistycyzmu, o tyle doktryna musi być osadzona na religii
pobożności, którą opisuje, czy próbuje opisywać w niedoskonały zewnętrzny sposób. Ale jej forma jest zawsze uzależniona od kontekstu historyczno-kulturowego i od wyobrażeń jednostkowych. Także doktryna chrześcijańska, mówi Schleiermacher, mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby to dane doświadczenie religijne miało miejsce w innym kontekście. A więc gdyby chrześcijaństwo, wyobraźmy to sobie, narodziło się w Indiach, albo w Ameryce, albo w Australii. Podobnie zupełnie inaczej wygląda chrześcijaństwo, które narodziło się w starożytności, ale gdyby narodziło się w średniowieczu, możemy sobie wyobrazić, wyglądałoby zupełnie inaczej. A jeszcze inaczej, gdyby narodziło się dzisiaj, w epoce komputerów kwantowych i efektu korpuskularno-kwantowego. No cóż, kiedy myślimy o starożytnych formułach, o starożytnych religiach, no w naturalny sposób i o uwarunkowaniu historyczno-kulturowym człowieka, no w naturalny sposób możemy myśleć również o anachronizmie doktryn. Prawdy, które zostały sformułowane w określonym czasie i w określonym kontekście, niekoniecznie przemawiają do nas dzisiaj. No cóż, Schleiermacher mówi, że należy docenić różnorodność doktrynalną w obrębie religii historycznej. Jest to no przynajmniej wyrażenie pewnego momentu historyczno-kulturowego. Z tej perspektywy nawet herezje, może w szczególności herezje, mogą mieć pozytywne znaczenie jako próby opisu pierwotnego doświadczenia. Pamiętajmy zresztą, że ortodoksja zawsze kształtowała się no, w sposób dialektyczny. Prawda? Koncepcje, zanim zostały uznane za heterodoksyjne, no, walczyły o swoje miejsce na podium jako ortodoksyjne wielokrotnie. Ostatecznie doktryna no, jest niczym innym, jak niedoskonałą próbą opisu doświadczenia religijnego, a język ma charakter konwencjonalny, jest uwarunkowany historycznie, jest uwarunkowany kulturowo. Z tego względu doktryna powinna podlegać rewizji w zmieniających się warunkach historyczno-kulturowych. Jeszcze raz, to co zostało powiedziane w starożytności niekoniecznie jest zrozumiałe w średniowieczu i niekoniecznie będzie zrozumiałe we współczesności. Ale te stare treści powinny być kontekstualizowane, tłumaczone na język zmieniającego się świata. A więc na przykład pojęcie Boga jako bytu osobowego. Co to znaczy, że Bóg jest bytem osobowym? Czy jest to rzecz, którą jesteśmy w stanie zrozumieć dzisiaj? Co to znaczy, że Chrystus jest Bogiem i człowiekiem w kategoriach, jakie zostały sformułowane na soborze w Chalcedonie? Że ma dwie natury, dwie wole, niezmieszane, niezłączone, nie powiedzmy, nie wiem, rządząca jedna drugą. Co to znaczy dzisiaj, co znaczy dla nas pojęcie grzechu pierworodnego i wiążące się z tym pojęcie ludzkiej deprawacji? Czy rzeczywiście ze względu na grzech jednego człowieka można mówić o grzeszności całej ludzkości? A może są to metafory, które można w jakiś sposób zrekontekstualizować i przetłumaczyć na język współczesnego człowieka? Podobnie pojęcie ludzkiej nieśmiertelności, cudów biblijnych, boskiego objawienia, łaski Boga. Może te rzeczy na nowo ciągle wymagają przepracowania z każdym pokoleniem, tak aby jak najlepiej odzwierciedlały to pierwotne doświadczenie religijne, które człowiek ma albo którego doświadcza. Starożytne formuły to niejednokrotnie martwe metafory. Teokracja, transubstancjacja, konsubstancjacja, doktryna odkupienia, która opiera się na feudalnych relacjach. Czy one cokolwiek jeszcze znaczą dzisiaj? Czy są zrozumiałe dla współczesnego człowieka? Sam Schleiermacher ujmuje teologię chrześcijańską tak, żeby jak najlepiej odzwierciedlała jego osobiste doświadczenie religijności, ale też ducha epoki. Dlatego też na przykład nie mówi o osobowym Bogu, ale o żyjącym Bogu. Nie mówi o nieśmiertelności jednostkowej, która może mieć wymiar egocentryczny,
ale mówi o eschatologicznej, ostatecznej wspólnocie z Bogiem. Nie mówi o Chrystusie jako Bogu i człowieku, ale mówi o Chrystusie jako wzorze odczuwania pełnej obecności Boga i tak dalej. I teraz przy takim rozumieniu religii jako powszechnego, szczególnego uczucia, intuicji, Schleiermacher dochodzi do przekonań uniwersalistycznych, jeśli chodzi o zbawienie, soteriologię, naukę o zbawieniu. Ponieważ uczucie religijne jest powszechne i z niego wynika, że wszyscy są częścią uniwersum absolutu, to może prowadzić do przekonania, że rzeczywiście wszyscy są, znajdują się w obrębie tradycyjnie ujmowanej, czy ujmowanej w tradycyjnych kategoriach łaski Boga, łaski absolutu. I teraz z tradycji reformowanej, z której Schleiermacher pochodzi, przejmuje on koncepcję predestynacji, a więc wyboru. Ale po pierwsze odrzuca predestynację podwójną do zbawienia i potępienia, a po drugie no, rozumie predestynację w sposób absolutny. Więc jako odnosi właściwie w sposób podobny do stoików albo do Spinozy, którzy pokazują, że człowiek jest częścią wszechogarniającego wszechcałości, wszechogarniającej wszechcałości. Człowiek znajduje się w okowach absolutu, jest częścią absolutu. A więc z tej perspektywy wszyscy ludzie są wybrani do zbawienia, a boski plan z definicji musi się powieść. A więc efektem tego jest wszechpredestynacja. A więc Schleiermacher odrzuca tutaj kapryśnego Boga Kalwina, których jednych wybiera ludzi do zbawienia, a innych ludzi wybiera do potępienia, ale przyjmuje Boga uniwersum, który wszechogarnia i podtrzymuje jedność ludzkości i prowadzi do doskonałej wspólnoty czasów ostatecznych. Można by powiedzieć, że właściwie koncepcje, które przyjmuje Schleiermacher, prowadzą go do takich przekonań panenteistycznych, które oznaczają, że rzeczywistość człowieka odbywa się, czy człowiek i całokształt stworzenia jest częścią Boga, ale w jakiś, ale nie wyczerpuje Boga. Bóg jest czymś więcej niż wszechświat, natomiast my poruszamy się, czy człowiek, czy wszelkie byty poruszają się, czy istnieją w obrębie Boga. A więc wszelki podział, jeżeli tak jest, jeżeli mówimy o wszechcałości i o części uniwersum, to wszelki podział na zbawionych i na potępionych jest nie do przyjęcia. Wszyscy już są zbawieni, jeśli są częścią Boga. Co więcej, ludzkość jest współzależna. A więc jeżeli jesteśmy jednym organizmem, jeżeli należymy do jednej wszechcałości, która jest częścią absolutu, to jesteśmy nie tylko współzależni, ale również jesteśmy w jakiś sposób współodpowiedzialni. Z drugiej strony, za siebie współodpowiedzialni, z drugiej strony Schleiermacher pyta, jeżeli czytamy Nowy Testament i czytamy o, uczymy się świadomości, boskiej świadomości Chrystusa, to o jakim szczęściu zbawionych można by mówić, jeśli część rasy miałaby cierpieć na wieki, być potępiona? Czy możemy za Tertulianem powiedzieć, jak pisze w traktacie o Igrzyskach, że Bóg w sposób sprawiedliwy, w sposób nieskończony będzie się pastwił nad tymi, którzy pastwią się dzisiaj nad chrześcijanami? Dla Schleiermachera jest to absolutnie nie do przyjęcia. Wszyscy ludzie będą zbawieni i w tym przekonaniu ujawnia się jego głęboki humanizm, zgodnie z którym podkreśla no znów wspólnotę, jedność i współzależność ludzkości. Ludzkość to jeden organizm w ramach absolutu. Co więcej, Schleiermacher zakłada, że nie da się pogodzić tradycyjnych koncepcji wiecznego piekła z miłością Boga. Boska kara czy karcenie to są metafory, które można rozumieć w ujęciu prewencji, w ujęciu oczyszczenia, w ujęciu rehabilitacji. Boska kara, karcenie może mieć wymiar pedagogiczny, który prowadzi do poprawy człowieka, jego środowiska, ale nie można tego traktować w kategoriach retrybucji, odpłaty czy zemsty, która zakłada gniew Boga, oko za oko, ząb za ząb, prawo talionu. Takie, no cóż,
sadystyczne ujęcie Boga jest dla niemieckiego teologa nie do przyjęcia. Jak wygląda aktualność Schleiermachera dzisiaj? No cóż, można powiedzieć, że Schleiermacher ze swoim rozumieniem religii jako totalnego przeżycia, uczucia, wpłynął na rozwój teologii, w szczególności teologii protestanckiej, w sposób niezwykły, zarówno teologii liberalnej, ale również teologii pietystycznej, teologii przebudzeniowej, a w konsekwencji również teologii neoortodoksyjnej i w jakiś sposób ewangelicznej. Pozwolę sobie zatrzymać się na tym aspekcie jego myśli. Otóż ta teologia neoortodoksyjna i teologia ewangeliczna też odchodzi od pojmowania chrześcijaństwa w kategoriach systemu religijnego. Karl Barth, właśnie ten jeden z czołowych teologów neoortodoksyjnych, będzie bardzo mocno to podkreślał. W zamian podkreśla potrzeby duchowe człowieka i konieczność żywej wiary człowieka oraz konieczność wspólnoty, w której ta wiara wzrasta, i wspólnoty, która wspiera człowieka. A przede wszystkim ten rodzaj teologii wspiera, czy mówi o religii jako o przeżyciu Boga. I teraz tego typu poglądy zbieżne są ze współczesną duchowością, między innymi protestancką, choć nie tylko, szczególnie w ewangelicznym ujęciu. I teraz ta teologia oczywiście jest konserwatywna, ale mimo wszystko kładzie nacisk na przeżycie. Oto Bóg absolut, który wyciąga rękę do człowieka i jest obecny w życiu człowieka. Właściwie nie mówimy o przepaści metafizycznej między Bogiem a człowiekiem, mówimy o immanencji Boga, który towarzyszy człowiekowi w jego pielgrzymowaniu przez świat. Po drugie, religia właśnie ujmowana jest jako odczuwanie, a więc mówimy o zmysłowym wymiarze religii. Nie muszę Boga zrozumieć, ale muszę Boga czuć, muszę przeżywać Jego obecność, co widać między innymi w chrześcijaństwie charyzmatycznym, różnego rodzaju proweniencji. No i po trzecie, sceptycyzm wobec doktryny. To świadectwo przeżycia religijnego ujęte jest w języku człowieka i w określonych ramach kulturowych, a więc niekoniecznie komunikuje te same treści, co w starożytności. Konieczna jest jego kontekstualizacja. Jeszcze raz, jakkolwiek chcemy ująć nasze doświadczenie Boga w język formuły i doktryny, nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze jest to, nie jest to doskonałe, może być obarczone błędem. Podsumowując, Friedrich Schleiermacher w XIX wieku mówi: religia to piękne uczucie. Nie należy tego uczucia zagłuszać, bo nie ma nic piękniejszego, ani nic ważniejszego w życiu człowieka. W świetle tego przeżycia, wspomnienia tego przeżycia, należy żyć w trosce o siebie, w trosce o drugiego człowieka i o świat, który nam jest dany. Jesteśmy jako ludzkość jedną rodziną, współodpowiedzialną rodziną. Uczucie religijne próbujemy opisać najlepiej, jak tylko potrafimy, ale trzeba pamiętać, że opis, doktryna nie jest samym uczuciem, jest tylko jego niedoskonałym językowym ujęciem. Najważniejsze jest przeżycie. Ma ono charakter uniwersalny, choć ujmowane jest w różne formy. Wydaje się prowadzić do przekonania o możliwym zbawieniu wszystkich ludzi. Jak owo zbawienie będzie wyglądało? Nie mamy pojęcia. Być może dobrą metaforą jest schleiermacherowska formuła o wiecznej wspólnocie z absolutem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie, panie profesorze, za tę intrygującą, inspirującą podróż w myśli, jakby w głąb myśli Schleiermachera. Mamy tutaj kilka pytań, więc ja pozwolę sobie wykorzystać ten czas, który nam został, i twoją obecność tutaj, Wojtku, jako specjalisty od Schleiermachera. I pozwól, że odczytam te pytania, które do nas wpłynęły. Na przykład takie oto. Schleiermacher miał uniwersalistyczne przekonania, jeśli chodzi o kwestie zbawienia. Na ile były one zbliżone do koncepcji wczesnych chrześcijan, którzy żywili nadzieję na powszechne zbawienie? Bardzo podobne koncepcje. Myślę, że
Właściwie ta koncepcja uniwersalnego zbawienia została bardzo głęboko przepracowana przez starożytnych Greków i przez wczesnych chrześcijan. I myślę tutaj w szczególności o Orygenesie, Grzegorzu z Nysy, Pseudo-Dionizym, Areopagicie, w Eriugenie. I kiedy czytamy Schleiermachera, to widzimy, że z troszeczkę innego punktu widzenia filozoficznego on, mówiąc nieładnie, startuje, ale jednak jego koncepcje są bardzo podobne. Może mniej jest tutaj odniesienia do, no, powiedzmy, metafizyki czy takiej głębokiej ontologii, bo po Kancie jest rzeczywiście bardzo sceptyczny wobec tego i stara się zbyt dużo nie powiedzieć. Natomiast dużo jest do, no, takich odniesień do fenomenologii, i widać, powiedzmy, też jego takie bardzo humanistyczne czy humanitarne podejście. No i w rzeczywistości, no, kiedy mówi o tym, no, w jaki sposób moglibyśmy być szczęśliwi, kiedy widzimy, że dzisiaj nie jestem szczęśliwy, kiedy widzę, że drugi człowiek cierpi. A jeśli miałbym pomyśleć o tym, że cała masa ludzkości w nieskończoność cierpi w piekle, to Schleiermacher mówi wprost: za bardzo takie zbawienie mnie nie interesuje. I to wydaje mi się, że to bardzo pięknie, no, może pokazuje też ten aspekt właśnie taki humanitarny Schleiermachera. Ale z drugiej strony, bo to, powiedzmy, będzie taki humanitaryzm Schleiermachera, ale z drugiej strony Schleiermacher, no, nie jest w stanie wyrwać się ze swojego kontekstu. I on, jego kontekstem jest jednak kalwinizm, prawda? I to właśnie ten kalwinizm, w którym Bóg w sposób arbitralny wybiera. Prawda? I tutaj Kalwin mówi, że Bóg wybiera, no, w sposób, który my nie wiemy, na jakiej zasadzie. Jednych do zbawienia, innych do potępienia. To straszna koncepcja. I dla Schleiermachera to jest równie straszne, może nawet straszniejsze, bo słuchał tego, wysysał to z mlekiem matki. Odchodzi od tej koncepcji, ale nie jest w stanie odejść od koncepcji Boga, który wybiera. I wydaje się, że dochodzi do takiego przekonania, że to Bóg wybiera wszystkich do zbawienia. I ponieważ Bóg jest absolutem, to ten absolut, kiedy wybiera, no w jakiś sposób jego plan musi się ziścić, no bo jest absolutem. No i tutaj powstaje pytanie, co z wolnością człowieka? Czy człowiek może powiedzieć nie Bogu? Za bardzo tej przestrzeni w myśli Schleiermachera nie ma, ale znowuż to wynika niekoniecznie z takiego antropomorficznego rozumienia Boga. To mamy do czynienia tutaj, nie wiem, z feudalnym władcą, który po prostu sobie wybrał, że wszystkich do zbawienia, ale raczej z jego panenteistycznego ujęcia rzeczywistości. I to, wydaje mi się, że przejmuje od Spinozy. A więc to, że mamy do czynienia po prostu ze wszechcałością, której jesteśmy częścią. I w żaden sposób nie dyskutujemy z tego, czego częścią jesteśmy. Nie jesteśmy w stanie z tym dyskutować. No, po prostu taka jest natura rzeczy. I teraz, kiedy próbujemy to ująć w słowa, no to oczywiście to antropomorfizujemy i używamy, powiedzmy, niedoskonałych metafor. Tak czy inaczej, efektem powinno być, i miejmy nadzieję, że będzie, mówi Schleiermacher, zbawienie wszystkich. Ale co to znaczy, nie mamy pojęcia. Właśnie to napięcie, na które zwróciłeś uwagę, wybrzmiewa w jednym z pytań. Ja sobie pozwolę to pytanie odczytać. To napięcie między problemem niedostępności języka, który byłby adekwatny do opisu tej rzeczywistości metafizycznej, a jednocześnie uprawianiu teologii, która jest, jakby nie patrzeć, formułowaniem pewnych tez. I tak rozumiem to pytanie, do którego pozwoliłam sobie tutaj dorzucić swój komentarz, ale pozwolę mu wybrzmieć. Jeśli Schleiermacher stroni od używania języka metafizyki, to czy jego rozważania o uniwersalnym zbawieniu nie przeczą temu sceptycyzmowi? Czy w każdej kwestii jest tak konsekwentny jak w swoim założeniu o niedostępności świata Boga ludzkiemu językowi? Co pozwala mu mimo wszystko formułować takie tezy jak ta o powszechnym zbawieniu? No, Schleiermacher nie jest konsekwentny, jest tego świadom. I to wprost wielokrotnie wyraża to, że, powiedzmy, jest pewne, właśnie pewne odczucie, pewna intuicja rzeczywistości. Myślę, że
wszyscy albo większość z nas ma takie premonicje, prawda, jakiegoś ujęcia rzeczywistości. No i Schleiermacher pisze o tym właśnie, że coś takiego ma, ale w momencie, kiedy otwiera usta, no niestety wychodzą mu rzeczy, z którymi się nie zgadza, ale nie jest w stanie inaczej tego sformułować, no bo język ludzki jest taki właśnie, konwencjonalny. Czyli nie zgadza się głęboko z antropomorfizmem Boga, ale nie jest w stanie o Bogu inaczej mówić, jak w sposób antropomorficzny. To jego straszny dramat. Ale coś powiedzieć musi, stara się powiedzieć i mówi, właściwie on często używa takiej formuły, że w sposób niewłaściwy mówi o teologii. I ma nadzieję, że powiedzmy te niewłaściwe, powiedzmy jakieś tropy, które on szkicuje w swoich pismach, jednak doprowadzą do takiego głębszego zrozumienia czytelnika. No i tak, to uniwersalne zbawienie. Jeśli mówimy o takim uniwersalnym zbawieniu w kategoriach, nie wiem, Orygenesa, to wszystkie stworzenia rozumne wrócą do czystych duchów i będą kontemplowały Boga w nieskończoność, no to absolutnie oczywiście nie. To jest bardzo, nie wiem, mitologiczna, starożytna myśl. Może piękna, dla niektórych przerażająca, no ale jednak dość prosta. Schleiermacher chyba by się zbliżał do takiego, powiedziałbym, nie wiem, pitagorejskiego ujęcia koncepcji uniwersalnego zbawienia, gdzie Pitagoras, właściwie twórca koncepcji, czyli ten, który po raz pierwszy, przynajmniej z zachowanych pism, posługuje się terminem filozof na określenie mędrca, mówi, że filozof, który kontempluje kosmos, prawda, całokształt rzeczywistości, staje się kosmios w swoim sercu albo w swojej duszy, o tak. I teraz kosmos w języku greckim znaczy uporządkowany w tym pierwotnym znaczeniu. Kosmios również znaczy uporządkowany albo podporządkowany. Czyli można by sobie wyobrazić, że filozof, który rozumie strukturę rzeczywistości, wtapia się w tą strukturę rzeczywistości. Nagle zdaje sobie sprawę, że jest właśnie częścią tej wszechcałości. I teraz to jest ten moment, można by powiedzieć, filozoficznego zbawienia. Niekoniecznie potrzebne jest zbawienie eschatologiczne, jakieś, kiedyś, gdzieś tam, ale to jest ten moment, kiedy nagle filozof dekonstruuje rzeczywistość, jak w Matrixie, kiedy Neo nagle zaczyna widzieć rzeczywistość jako zero-jedynkową, prawda, ze wszystkimi przedmiotami, jakkolwiek fizyczne one są, widzi te cząstki, te podstawowe cząstki energii. I być może to jest właśnie ten moment, o tym Schleiermacher mówi, prawda, że sobie uświadamiamy tą naturę wszechrzeczywistości. Nie jesteśmy w stanie jej oddać w swoich słowach, ale ją sobie uświadamiamy i on próbuje ją w jakiś sposób tutaj opisać. Czy to będzie oznaczało na przykład świadomość jednostkową w sensie zbawienia? No niekoniecznie. Znowuż w takich kategoriach filozoficznych, może nawet w kategoriach judaistycznych czy semickich, ta świadomość jednostkowa i niejednostkowa tożsamość, niepowtarzalność może są wtórne w odniesieniu do, powiedzmy, do istnienia właśnie wszechcałości, biorąc pod uwagę, że no, klasyczne kultury to są raczej kultury kolektywne niż kultury zindywidualizowane po oświeceniu, chociaż Schleiermacher jest po oświeceniu, ale nie cierpi tego oświecenia. Znaczy znowuż przejmuje mnóstwo rzeczy z oświecenia, ale reaguje na to oświecenie i stara się z Kantem i z Newtonem dyskutować. Kolejne pytanie. Czego właściwie chce pokolenie dorosłych od młodej generacji? Czy to pytanie Schleiermachera jest aktualne także dziś i nie tylko w obszarze religii? I czy współczesne odpowiedzi różnią się od tych z czasów filozofii? No myślę, że są bardzo podobne i myślę, znaczy to jest piękna rzecz, kiedy przyglądamy się Schleiermacherowi i właściwie czytamy te jego wczesne listy, tam jest mnóstwo buntu, naprawdę. I to no tak jakbym myślał o protestach współczesnych i o tym szorstkim, jednoznacznym i takim pełnym gniewu języku. I wydaje mi się, osobiście uważam, że w tym tkwi piękno młodości, że wyrażamy nasze głębokie myśli w sposób jednoznaczny. I coś takiego u Schleiermachera widzimy. Potem, jako powiedzmy 20-paro-30-latek, pisze traktat Mowy o religii, polecam. I w
tutaj jest, powiedzmy, znacznie bardziej stonowany, ale ciągle jest nieortodoksyjny. Wielokrotnie zahacza o herezję, ale jest mu wszystko jedno. Jest bardzo inteligentnym, prawda, błyskotliwym człowiekiem, który wprost formułuje swoje myśli. Ale po pewnym czasie no, zajmuje różne stanowiska i staje się profesorem, dziekanem, rektorem uniwersytetu, jest członkiem czy szefem tej Akademii Nauk, potem jest pastorem, który co tydzień mówi kazania, jest dyplomatą, no i niestety musi uważać na swoje stanowisko. A więc kiedy czytamy późniejsze jego traktaty, jest taki słynna jego książka, być może najważniejsza nawet, Wiara chrześcijańska, to tam widzimy Schleiermachera, który jest znacznie bardziej ortodoksyjny, znacznie bardziej taki stonowany. No i wydaje mi się, że to jest swego rodzaju symbol też przemiany w życiu wielu ludzi. Ale znowuż Schleiermacher, nawet ten stary Schleiermacher, docenia te pytania, które zadaje młodość i pozostawia wolność młodości. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna rzecz, żeby rzeczywiście pozostawić wolność i swobodę wypowiedzi młodemu człowiekowi. I znowuż to założenie pokantowskie, że mój język, nie wiem, człowieka w średnim wieku, to niekoniecznie jest język moich dzieci. Moje dzieci mogą wypowiadać się i używać słów i używać sformułowań, które mi się nie podobają, ale mają do tego pełne prawo. Młode pokolenie ma prawo odchodzić z kościoła. Jeżeli, nie wiem, widzimy mnóstwo skandali w kościołach, nie podoba nam się feudalna struktura władzy i opresyjność kościoła, no cóż, wiele w naturalny sposób, wiele osób w średnim i starszym wieku pozostanie w tym kościele, bo to jest wszystko, co ma. I dokonuję też może takiego egzystencjalnej decyzji, że moja wiara jest w moim sercu, natomiast decyduję się na pewien kompromis wobec instytucji. Ale niekoniecznie takie przekonanie muszą mieć młodzi ludzie, dla których no, tacy jak ja czy jak my, no to cóż, dziadersi, prawda, którzy wyrośli w jakimś anachronicznym świecie i nie jest to ich świat. Fantastycznie, niech tak będzie. Niech podejmują decyzje i to ja bardzo się cieszę, jeśli widzę właśnie młode osoby, które bardzo jednoznacznie i ostro formułują swoje myśli, ale przekazują w tym głębokie prawdy. No i także wydaje mi się, że dostrzegamy to w naszym świecie, dostrzegamy to w świecie Schleiermachera, ale jeśli mówilibyśmy dzisiaj o świecie Platona, dokładnie to samo byśmy widzieli w pismach i w tekstach Platona. Także wydaje mi się, że jest to uniwersalna zasada. Pozwolę sobie dodać, że w zasadzie procesy emancypacyjne chyba nie do końca są przypisane wiekowi, ale zostawmy to. Kolejne pytanie. Schleiermacher zakłada, że człowiek rodzi się z predyspozycją do religii, jak z każdą inną. Czy pana zdaniem takie naturalistyczne założenie broni się w świetle współczesnej wiedzy o człowieku? Ja też zgadzam się, że te ruchy emancypacyjne nie są związane ani z wiekiem, ani z płcią, ani z wykształceniem, ani z czokolwiek. W każdym momencie możemy się emancypować i mam nadzieję, że mamy taką siłę, natomiast no, widzimy, przynajmniej ja widzę pewne trendy i pewne tendencje, no i no cóż, chylę przed nimi czoła. Jeśli chodzi o te trendy, no cóż, to zależy z jakiej perspektywy patrzymy. No, gdyby tutaj siedział, nie wiem, neurolog, albo biolog, albo nie wiem, medyk, albo ktoś, kto zajmuje się no, tego typu kwestiami, jego odpowiedzi byłyby zupełnie inne pewnie niż moje. Ja jako teolog, filozof, no, muszę powiedzieć, że tak, ja dostrzegam religijność jako pewien aspekt, naturalny aspekt życia człowieka. Natomiast niekoniecznie rozumiem tą religijność w kategoriach konfesyjnych. Prawda? To nie. Nie, to powiedziałbym wręcz przeciwnie, prawda? No właśnie, nie wiem, myślę sobie, tak jak próbowałem powiedzieć, ten moment, kiedy, nie wiem, stajemy na szczycie góry i obserwujemy niezwykły horyzont, niezwykły pejzaż, może być przeżyciem równie religijnym albo bardziej religijnym niż, nie wiem, moment Eucharystii rozumiany w kategoriach arystotelesowskiej transubstancjacji, której nikt nie rozumie dzisiaj, albo konsubstancjacji.
prawda? Albo właśnie, nie wiem, moment, kiedy bierzemy niemowlę w ręce, może mieć charakter religijny, albo no właśnie, nie wiem, przeżywanie miłości może być właśnie czymś takim głębokim. Także wydaje mi się, że może słowo religia nie jest tutaj najlepsze. Od czasów Schleiermachera wielokrotnie ta religia była, czy pojęcie religii było redefiniowane, prawda? Więc taki, nie wiem, Rudolf Otto, który jest duchowym uczniem Schleiermachera, a potem Karl Barth, no właściwie powtarzają, czy rozwijają jego koncepcję, ale uciekają od słowa religia. Taki Barth będzie mówił, że chrześcijaństwo absolutnie nie jest religią, ale będzie mówił o spotkaniu z Bogiem, albo będzie mówił o spotkaniu z absolutem. A Tillich na przykład będzie mówił o trosce ostatecznej, prawda? Tu w ogóle będzie, myślę, że to jest świetny przykład takiej właśnie kontekstualizacji języka, gdzie Tillich no, stara się w takich kategoriach świeckich, wręcz zrozumiałych dla normalnego człowieka jego czasu, bo dla nas znowuż może dziś niezrozumiałych, ująć te formuły tak, żeby coś komunikowały. A więc na przykład nie mówi o Bogu, bo uważa, że jest to anachronizm obarczony pewną niepotrzebną treścią, ale mówi o nieuwarunkowanym. Prawda? Albo na przykład nie mówi o wierze, bo ta wiara też ma właśnie to, nie wiem, jakieś takie zbytnio religijno-konfesyjne konotacje, ale będzie mówił o trosce ostatecznej. I może to byłoby też istotne, że możemy mówić o takiej powszechnej religijności, ale załóżmy, że nie używamy tego języka. Ale jakiej formuły moglibyśmy dzisiaj użyć? No, nie mam pojęcia. Przynajmniej teraz nie mam pojęcia. Natomiast jestem przekonany o tym i absolutnie zgadzam się ze Schleiermacherem, Ottem, Barthem i Tillichem, że te koncepcje one muszą być redefiniowane z każdym pokoleniem, bo się wycierają i stają się martwymi metaforami. Także tak, może gdybyśmy mówili na przykład o pewnej duchowości dzisiaj, to tak, wydaje mi się, że duchowość jest. Że duchowość jest czymś powszechnym. Mam tutaj inną książkę, którą też polecam i to napisał ją Richard Kenny, Anateizm. I to jest powiedzmy, no może taka współczesne odniesienie do problemu religijności. I on zadaje takie pytanie, no właśnie, jak można znaleźć Boga po śmierci Boga. Prawda? Więc zakładamy, że te koncepcje niczeańskie i tak dalej są właściwe, że rzeczywiście Bóg starych systemów religijnych, starych konfesji umarł. Nie ma go. To kościoły są grobowcami, prawda? Ale w tej rzeczywistości, która nam jest dana, w jaki sposób możemy odkryć duchowość? I odnosi się do kultury, do literatury, do, nie wiem, osobistych przeżyć, do psychologii, tym podobnych rzeczy i powiedziałbym, że z tej strony ujmowana właśnie może nie religia, ale duchowość jest powszechna. Pojawiło się kilka znakomitych postaci myśli właśnie postniczańskiej, czy powiedzmy tej teologii po śmierci Boga. Mamy nadzieję, że uda nam się kiedyś namówić Cię na opowieść o każdej z nich, bo to co prawda o Otto mamy już za sobą ciekawy wykład, również w ramach Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku spotkaliśmy się z Polem Tillichem, ale z Barthem, czy może nie wspomnianym tu przez Ciebie Bultmannem i jego koncepcją demitologizacji też chętnie byśmy się spotkali, może będzie taka okazja. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze bym chciała tylko może tak na koniec zadać takie swoje pytanie, bo bardzo intrygujące jest to, no, pytanie, znaczy prośba o Twój komentarz. To znaczy, w jaki sposób myślisz, ta myśl Schleiermachera dałaby, znaczy po pierwsze, dlaczego ona, albo czy ona wybrzmiewa w takiej tradycji kościoła instytucjonalnego, powiedzmy, trzymajmy się tej tradycji ewangelikalnej, czy nie? A jeśli nie, to czy sądzisz, że jest jakaś szansa na to, aby taka postać filozofa teologizującego, czy teologa filozofującego, jakim jawi nam się tutaj po twojej opowieści Schleiermacher, czy taka postać mogłaby być rzeczywiście atrakcyjna dla współczesnych tak zwanych wierzących w ramach pewnych instytucji wciąż jeszcze, tak? Nie tych zupełnie poza, ale w ramach tradycji na przykład ewangelikalnej.
czy jest coś do wyzyskania, czy nie. Ja myślę, że w obrębie ewangelikalizmu nikt Schleiermachera nie będzie czytał, bo natychmiast by się, nie wiem, spłonął. Natomiast muszę powiedzieć, że jego koncepcje są bardzo żywe w ewangelikalizmie. No ja bywam regularnie w kościołach ewangelikalnych. Mam wrażenie, że są w dużej mierze wspólnoty schleiermacherowskie. Oczywiście znacznie bardziej konserwatywne niż jego myśl, ale to właśnie to, powiedzmy, takie sensoryczne ujęcie duchowości. Czyli rzeczywiście przeżywamy to, no w szczególności w tym chrześcijaństwie charyzmatycznym. No mam wrażenie, że doktryna jest drugo, trzeciorzędna. Właściwie nie słyszy się doktryn. Właściwie nigdy nie wypowiada się, nie wiem, konfesji czy credo, wyznań wiary. To jest niebywałe, prawda, żeby coś takiego usłyszeć. Natomiast nacisk na przeżywanie, na przeżycie jest no, absolutny, wręcz no, są takie dowcipy, może to nawet nie są dowcipy, że do tych pięciu sola protestanckich, sola gratia, sola fide, sola scriptura, solo Christus i tak dalej, powinniśmy dodać takie charyzmatyczne sola experientia, prawda? Rzeczywiście, że no, istotą jest przeżycie Boga. I to, wydaje mi się, jest jak najbardziej schleiermacherowskie. No i też właśnie sceptycyzm wobec doktryny. Prawda? Że doktryna jest ważna, ale jednak w niewłaściwy sposób to przeżycie artykułuje. I wydaje mi się, że kościoły ewangelikalne i charyzmatyczne odchodzą od właśnie od takiego bardzo poważnego traktowania doktryny. To widzimy w ich wyznaniach wiary, które składają nacisk na tylko kilka najważniejszych rzeczy, natomiast cała reszta traktowana jest jako adiafora, drugorzędne rzeczy, które są pozostawione w gestii poszczególnych zborów albo poszczególnych wierzących. A więc możemy się diametralnie różnić co do, nie wiem, znaczenia chrztu i być częścią tej samej wspólnoty, czy co do wieczerzy, być częścią tej samej wspólnoty i tak dalej. Także ta doktryna też jest traktowana w sposób drugorzędny. Natomiast no, muszę powiedzieć, że jakkolwiek mogę podzielać swój sceptycyzm wobec doktryny, no to jednak w tym zachodnim kręgu kulturowym no, w naturalny sposób no, szukamy zrozumienia i szukamy racjonalizacji jednak naszej wiary. I wydaje mi się, że no, nie unikniemy tego i zawsze będziemy próbować przynajmniej tą racjonalizować wiarę, co będzie się, czego skutkiem będą takie dyskusje doktrynalne. W przeciwieństwie może do tradycji semickich, prawda, albo nie wiem, nawet do prawosławnych, czy w ogóle do dalekowschodnich, gdzie kwestia takiej racjonalnej doktryny jest może inaczej traktowana. Także wydaje mi się, że Schleiermacher ma olbrzymi wpływ poprzez jego wpływ na teologię przebudzeniową, natomiast z tym założeniem, że sam był teologiem znacznie bardziej liberalnym, czy preliberalnym może tak, niż te kościoły ewangelikalne czy charyzmatyczne, które dzisiaj we współczesnym świecie postrzegamy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również. To, proszę Państwa, było nasze dzisiejsze spotkanie, było ostatnim spotkaniem w tym roku, ale jest już program na kolejne pół roku. Na razie on pozostaje w takiej promocyjnej obróbce. Spodziewajcie się Państwo tego programu niebawem na naszej stronie internetowej. Ja tylko chcę zapowiedzieć pierwsze spotkanie w styczniu, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, stałych bywalców i wszystkie osoby, które są zainteresowane problematyką, którą tutaj podejmujemy, na dzień 15 stycznia. Dla odmiany tego dnia spotkamy się z profesorem Wojciechem Szczerbą w ramach wykładu Orygenes, nie bójmy się herezji, czyli mamy taki, powiedzmy, maraton z Tobą, Wojtku, ale to, tak jak już też mówiłam kilka razy, związane jest z naszą taką niepisaną tradycją, tak, zamykasz, otwierasz, przecinasz wstęgi naszego projektu. Co prawda wciąż niestety ubolewamy, że wirtualnie, ale miejmy nadzieję, że gdzieś w okolicach późnej wiosny będzie okazja do tego, żeby się zacząć spotykać stacjonarnie, o czym myślę, że nie wiem, co ty o tym sądzisz, ale no, chyba już powiedziałeś na początku, że bardzo za tym tęsknisz. Tak, tak, bardzo tęsknimy za tymi spotkaniami z Państwem, za herbatą, kawą, ciastkami, plotkami, dyskusjami i tak dalej, i tak dalej. Miejmy nadzieję, że
aura nam będzie sprzyjała. Póki co bądźcie Państwo z nami w tej formule, a niebawem również i stacjonarnie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy wszystkim Państwu spokojnego czasu na święta, na przerwę między świętami a Nowym Rokiem. Odpocznijmy, naładujmy akumulatory, pójdźmy w góry, jeśli nas kwarantanna narodowa nie powstrzyma, poczytajmy, posłuchajmy dobrej muzyki, odpocznijmy i spotkajmy się 15 stycznia na pierwszym spotkaniu w 2021 roku, pierwszym spotkaniu Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku. Bardzo dziękujemy jeszcze raz naszemu gościowi i wszystkim Państwu. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję bardzo.